Weź tylko jeszcze coś powiedz, zobaczymy jak działa mikrofon, dobra? Mówię coś na odcinek. Dzień dobry wszystkim, sprzątam siki mojego kota. Zobaczcie, to jest prototyp loga naszego rancha, Marii wymyśliła. To jest tylko taki prosty rysunek, ale z tego rysunku będziemy potem coś więcej tworzyć. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie. A ten konik, który tutaj jest do góry, to jest faktycznie jakby i kata, nie? Dam może tutaj trochę na lewo, a z prawej dam faktyczne zdjęcie, skąd to jest wzięte. Także ktoś dał w komentarzu kiedyś pomysł, żeby rancho nazwać od pierwszego konia. Bardzo nam się ten pomysł spodobał i stąd właśnie jest Ikata Ranch. Podoba się? A my zaczynamy ten odcinek, także dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Na początku dajcie suba i my zmykamy na rancho, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia. Nawet nie chcę mówić co, bo jest tego dużo. Mamy tutaj paczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Otworzymy sobie... Aha, jest Mari, właśnie, jeszcze jest taka paczka. Otworzymy sobie je na ranczu. Damy konikom jeść, bo jest rano. I co? No i zaczynamy dzianek. Paczuszki na pakę. I możemy śmigać. Zacząć ten odcinek na dobre. Taka radość, nie? Paka. Zobaczcie, pokazywałem wam paluszek cowboy. To jest ta jedyna westernowa rzecz, jaka była na kawaliadzie. Chyba nie w tę stronę. Tak, tak, bo podejdziemy jeszcze kupić jabłka. Myślę, że taki kartonik jabłek kupimy, bo jak dajemy im jeść, to ostatnio właśnie były marchewki, a teraz damy jabłka i będzie takie zróżnicowanie. Ja lubię im jakieś smaczki dokładać do jedzenia, żeby mi to jakoś urozmaicić. Także śmigamy jeszcze szybko do na wieś do sklepu i jedziemy na rano. Zaraz wracam. Jabłuszka po jogurciku i myślę, że banana chcesz teraz czy później? Później. Później, dobra. Tu sobie dzielisz? Pomyślałem sobie, że jak będzie już gotowe to logo rancha, to walnę sobie, bo ja chcę zmienić kolor pick-upu ogólnie chyba na czarny. I myślę, że na drzwiach walnę taki duży, żółty znaczek rancha. Takie moje przemyślenia. Ja uważam to za mega pomysł. No, uwaga ludzie, bo... Pick-up. Zginąć pod pick-upem to jest przyjemność, ale bez przesady. Weźmiemy jabłka na razie, za chwilę wam wszystkim tutaj o tym opowiem. Tylko najpierw damy konikom jeść, bo na pewno są już głodne. O psa. Zaraz będzie. Czerwony kamyk. I też trochę dać, nie? Mhm. Nie wiem jak to smakuje, ale konie po prostu... Dadzą się zabić za to. Jeden, drugi. Zanim wrzucisz jabłka, nie? No. Widzisz tam ten taki pojemniczek, taki nowy? Aha, no, to te po wlej każdemu po 50 ml. Po 50, czyli dwa takie? Tak. Każdemu? Tak, to na odporność. Ja to naciskam. Tędy leci. Cyk, 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 cyk i do miarki. Zarobiste, nie? Mhm. Teraz jeszcze dodatkowo po jabłuszku. Raz, dwa, trzy. Idziemy najpierw do kawy, bo... No właśnie, wytłumacz dlaczego do kawy najpierw. No bo kawa jest zła, jak ktoś inny dostanie najpierw. O, to jest mój ulubiony dźwięk konia. Nie wiem, czy było słychać, czy nie, ale... Aha, nie, bo ono teraz dostaje do tego. Zapomniałem. Jest. Długa historia ogólnie, ale Kama ma małe przeneblowanie w boksie. Tam było poidło, musieliśmy zrezygnować z poidła, bo Kama zaczęła łykać o poidło. Miała korytkę tutaj, to o korytkę też zaczęła łykać, więc ta korytkę wzięliśmy na dół. Na szczęście oto już nie łyka. Teraz wodę ma tam, którą trzeba za chwilę uzupełnić też. No generalnie łykający koń to nie jest nic przyjemnego. Nie mówię, że narzekamy na ogólnie Kamę, bo koń jest złoty, ale kurde, te przypadłość łykania to jest wieczna walka, nie? Pospiesz się, bo Zorza ci nie wybaczy. No Zośka! No już kochanie, już! Ostatnio też się trochę naedukowałem i idę z wiaderkiem. Dopiero im wsypuję, jak odwrócą głowę, nie? Jak są na parczywej i mi wchodzą tutaj do wiadra, nie ma żarcia, nie? Odejdź, a dostaniesz! Ja wiesz co, mnie zastanawia, czemu oni zawsze mają takie miny, takie wściekłe. No że już chcą, nie? Już zaraz musi być, tak? Już zaraz musi być. O. Spokój.
Spokój! Ze spokojem wszystko trzeba robić. Dla tych wszystkich niedowiarków, którzy mówili mi, że myszy powrócą, odkąd są pułapki, nie ma myszy. Wtedy było tak, że naraz po prostu w każdej pułapce było po 4-5, wynosiłem je, one nie wróciły. Wszystkie poszły psiną dalej. Idziemy po resztę karmu. To jest właśnie nowy dzwon na tamto pastwisko. Słuchajcie, specjalnie szukałem takiego, żeby kama nie mogła niego łykać, bo ten, który tutaj jest, kama łyka, więc jak się zrobi tylko cieplej, to kama będzie cały czas na nowym pastwisku, które za chwilę wam pokażę. I na nowym pastwisku będzie właśnie ten dzwon. I mam nadzieję, że tutaj, tutaj nie powinna łyknąć, nie? Bo nie ma jak zaprzeć zębów. Ale ona już kilka razy udowodniła, że nawet jak nie ma jak zaprzeć zębów, to sobie po sposób znajdzie. Ale widzicie, jest taki bardziej okrągły, więc wiecie, jest nadzieja. Ej, a kupimy taką wstęgę czerwoną i zrobimy nożyczkami otwarcie? Tak, je wpuścimy. Albo one rozerwą to i biegną galopem. No, tak je uczmy, no. Dobra, widzimy się za chwilę, ja to muszę pozanosić wszystko. Wszystko? Tak, 10 worków. 250 kilo plus ten waży ze 30, trzeba go wrzucić. No to już. Echo! Harakiri. To są, słuchajcie, lekarstwa tutaj też, bo kamie taki ala łupież czy coś miała we włosach i się jej włoski wycierały na grzybie. Trzeba było jej psikać i na ten moment sobie z tym poradziliśmy. A to są rzeczy na dozorzy, bo musi mieć opatrunek teraz na nodze i chwilę stać w boksie, bo no ciężko nam, jeżeli chodzi o radzenie sobie z jej grudą. Ale weterynarz była, wszystko jest jakby pod kontrolą. My mówiliśmy, że na kolejnym odcinku pojedziemy w teren i prawdopodobnie... Marek pojedzie na piruecie. No, oboje powracamy. Oboje powracacie, nie? Razem, wszystko razem. Zobaczcie, jak Zoszka ładnie daje nogi. Zoszka, poproszę nogę. Jest, nie? A teraz zobaczcie to. Ja biorę nogę z tyłu. Robię tak. Doszka podnosi. Wyciągam sobie. Oj, mało co widać, ale... No mało widać, ale... No i widzicie, ma tutaj opatrunek. No i ona ma sobie z tym chodzić. Za dwa dni przyjdzie weterynarz. Zobaczcie, jak to tam wygląda. No i tyle, nie? Czas. Także nikomu się krzywda nie dzieje. Zawsze jest fajnie dbane o koniki. Ale... Poproszę o lajka za podnoszenie tylnych czy tylnych, bo ostatnio mam problemy z wymową. Tylnych nóg. Kurde, teraz sama zgłupiała. Dobra, poprawią nas. Mam nadzieję, że zdążę. Zaraz się klepsydra przesypie. Co? Zaraz się klepsydra przesypie. Zdążył, no już myślałam, że nie. Zawsze na czas. Konie najedzone, żarełko przyniesione. Myślę, że zrobimy tak, że najpierw pójdziemy na pastwisko. Pokażę wam, co jest zrobione, opowiem o tym, co jest jeszcze do zrobienia. Potem sobie usiądziemy w siodlarni i odpakujemy paczuszki na spokojnie już, nie? Myślę, że dobry pomysł. Naprawdę mają dużo miejsca, jak się rozpędzą, to po prostu mogą lecieć, nie? Zorza tak lubi zrobić, że z jednego końca na drugi leci po prostu tak i hamuje zawsze w ostatnim momencie, nie? Podejdziemy, pokażę wam furtki, jakie mamy, bo ostatnio nie było furtków, nie było, furtek nie było i płot chyba nie był dokończony do końca, nie? Nie, nie był. No to wierzcie mi na słowo, pokażę wam z góry, płot jest zrobiony już cały, praktycznie cały dookoła. Brakuje jednej większej bramy tam, ale ona będzie taka metalowa.
taka, można powiedzieć, Czekaj, bo mój ciel jest brzydki. Aha, widzicie? Taka przemysłowa, można powiedzieć, żeby w razie było jakiś większy ciągnik, czy coś tam mogło wjechać, coś tutaj zrobić i tak dalej, nie? Są to takie furteczki fajne, takie X-y. Chodziło nam o to, żeby było country, nie? No więc chyba jest country. To będzie pomalowane na wiosnę dopiero, no bo teraz to, wiecie, to musi być wywalone i z drugiej strony są takie brzydkie korzenie, które też muszą być, bo coś się może stać, nie? Także to będzie wywalone, tutaj taki rowek, fosa płynie, także bardzo fajnie. To jest specjalnie teraz dla kamy. Takie pół na pół, bo brzydko to powiem, ale powiem tak, jak jest naprawdę, nie? Że będzie pastuch jak najbliżej desek, widzicie, tu będzie szedł pastuch na każdej kondygnacji, specjalnie po to, żeby kama nie łykała, żeby to nie było na żadne jakieś drapieżniki z zewnątrz czy coś, tylko typowo zrobione po to, żeby kama nie łykała. No i cóż, no tak trzeba, takie rozwiązanie musiało być, no bo w innym razie to jaki płot byśmy postawili, jakiś betonowy, no to nie będzie wyglądało. Chcieliśmy, żeby był taki płot, no i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby kama po prostu nie łykała, no i trudno. Także myślę, że telefon mi dzwoni. Siema, co tam? Ja jestem na ranczu. Tutaj jest większa taka furtka, prawie brama, można powiedzieć. Też właśnie jest X i jest też otwierana, nie? Tutaj konie nie będą wchodzić. Tutaj będzie tylko, będą treningi, będzie przyjeżdżał do nas trener i tutaj będziemy sobie trenować jazdy. I też na przykład, tak jak mówiłem wam, w przyszłości chcemy w tych zawodach różnych konnych westernowych startować, to na przykład jak będzie jakiś cowboy race czy coś takiego, jakieś przeszkody czy coś, to sobie będziemy tutaj odtwarzać i będziemy tutaj to ćwiczyć, nie? Będzie tutaj masę właśnie rzeczy takich jak na przykład, kurde, jakieś te takie bramy do przechodzenia, jakieś mostki. No takie, wiecie, wymysły, nie? Co? Mostki właśnie, no beczki, no różne rzeczy tutaj będą się działy. Lato będzie ciekawe, mam nadzieję. Jak się coś dzieje, jak jest rozwój, no to zawsze jest fajnie, nie? Nie można stać w miejscu, słuchajcie, zawsze trzeba mieć jakiś pomysł, do czegoś dążyć, wtedy to życie ma sens. Wstaniemy? Najpierw pokażę im pad. Neoprenowy, trochę jest, on jest nowy, ale jest trochę zużyty, no bo zostawiliśmy go na kanapie i fretka do niego, no fretka go po prostu dopadła. A propos fretki, to Marii niedługo nagra dla was film, o który już tyle czasu prosicie, także niedługo będzie historia naszej fretki u Marii na kanale. Teraz może zacznijmy od paczuszek. Mamy nową piłeczkę, Marii znalazła gdzieś tam w Lidlu czy coś takiego. To jest taka zwykła piłka, po prostu inny kolor wzięliśmy. Będziemy sobie ćwiczyć latem coś. Tu mam paczuszkę z naszego ulubionego sklepu GNL. I tak, to ironia, to nie jest nasz ulubiony sklep, bo na paczkę czekaliśmy 4 miesiące i w ramach zadośćuczynienia przysłali nam smaczki. Także są jeszcze takie fajne, łaskowe ochraniacze. No i słuchajcie, po pewno mam jeszcze swoje pierwsze ostrogi i tak jak mówiłem na Instagramie, czy ja to mówiłem, czy nie, bo już nie wiem, czy to dodałem. Nie dodałeś. Finalnie tego nie dodałem, nie? Nie. Za mocno pojechałem wtedy po tym sklepie. No, po prostu taki ładny wzorek mają. A propos ostrog, to właśnie... Kurde, nie były ostre, no dobra, no są ostrogi nie były ostre. No dobrze, nie mają być ostre. To nie ma ranić konia, tylko ma służyć tutaj w treningu, nie? Będę się uczył ich używać, niedługo zaczynam swoje pierwsze jazdy westernowe. Niedługo, chyba nawet w tym tygodniu. A propos treningu koni, to mamy... Nie! Makaroniki! Ale dźwięk straszny. Ale tego nie lubisz? Ale ściary przeszły. No ale w każdym razie gdzieś widziałem filmik i ktoś powkładał to w palety i zrobił taki korytarz. To mu ciągle gdzieś tam, wiecie, smyrało tego konia i koń musiał być, że tak powiem, odczulony. Jak sobie ostatnio myślałem, i po co my to odczulamy, nie? Na dzień dzisiejszy, to chyba chodzi mi po prostu o to, żeby złapać jakieś doświadczenie z końmi, coś z nimi porobić. To nie zaszkodzi, a pomoże. Także zawsze każda praca z koniem, że tak powiem, w zgodzie, bez bólu i tak dalej, jest na plus. Także myślę, że to jest ciekawy pomysł, może coś jeszcze się z tego urodzi. Tego jest trochę, bo w tej czarnej paczce dużej już nie będę rozpakowywał, ale w tej czarnej paczce też są jeszcze te makaroniki, także trochę ich mamy, zrobimy takie kurczaste palety. To jest ciekawa paczka. To jest paczka z West Wing i tutaj Mari mama lubi nam często jakieś niespodzianki z tego sklepu zrobić, jak sobie coś tam zamawia. I mamy na przykład coś takiego. Był pomysł, żeby dać to w domu, ale nasz wiatrołap się mówi, tak? Tak. To pomieszczenie, gdzie się buty zostawia. No nasz wiatrołap jest trochę za mały i trochę za dużo tam jest nawalone, więc stwierdziliśmy, że będzie tutaj fajne siodlarnie, a może w przyszłości gdzieś jeszcze idzie.
A propos siodlarni, właśnie mi się przypomniało o pomieszczeniu. Nie powiedziałem wam, że na nowym pastwisku będziemy stawiać wiatę i możecie mi tutaj pomóc i w komentarzu powypisywać, że mam rację, ponieważ chcę namówić Marii, żeby jak będzie cieplej, wypuścić konie na pastwisko i coraz częściej je zostawiać na tym pastwisku. I taka wiata jest na przykład pomocna przy osłonie od wiatru, od śniegu, od deszczu i tak dalej. A jak konie będą latem wypuszczone, to do zimy i tak dalej, wiecie, te okresy przejściowe będą tam stały i będą się przyzwyczajały. To nie będzie taki zastrzyk, jak na przykład teraz by było, że nagle je w zimę na minus 5 z boksów wywalimy na dwór i stójcie na dworze, nie? No to wiadomo, że się załatwią szybko. Ale jak będą cały czas i stopniowo dochodzić do tych okresów zimowych, no to wtedy nic im się nie stanie, a taki chów pseudo wolnowybiegowy, no bo wiadomo, że to nie jest jakieś super wielkie pastwisko, jest chyba spoko. Tak mi się wydaje, możecie napisać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie. A Maria jest taka trochę, że o, na noc, a one będą się bały, a one się przeziębią, lalala, takie wiecie, Maria jest taka bardziej lelum po lelum niż ja. Mam rację? Troszeczkę podkolorowałeś. Trochę podkolorowałem, ale chciałem wam po prostu nakreślić, jak tak naprawdę jest, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale przyznam się, ja jestem za, Maria jest trochę mniej za, o. No, tak? No to prawda. No. No nie powiesz, nie powiecie tam też, że to nie jest fajne. Śliczne. To jest bardzo fajne, to może być na kantary, na kurtki, na dużo rzeczy. Idziemy na śniadanie, co? No. Koniec tego odcinka, coś jeszcze miałem w tym odcinku powiedzieć? I taki zwykły dzień na ranczu. Miał być ten odcinek terenem, ale jutro idziemy w teren, bo jutro ma być jeszcze ładniej niż dzisiaj. I tyle. Na razie. Do zobaczyska w następnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. Regułka powiedziana. Na razie.